dzisiaj zaczynamy współpracę z trenerem Romakiem, jego CV trzeba przedstawiać. Tylko jeszcze, zanim pozwolę sobie oddać trenerowi głos, taką krótką anegdotkę powiem, bo jesteśmy dzisiaj w przededniu Mistrzostw Świata. Tak jak było to 4 lata przed Brazylią, Odra wówczas spadała z drugiej ligi do trzeciej. Klub się w zasadzie sportowo rozpadł, zostało 3-4 zawodników, nie było trenera. A trener Romak się zupełnie wówczas zdobył Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. No, wówczas chyba nikt nie przypuszczał, że jesteśmy w stanie się w tak krótkim czasie spotkać. Dlatego ja się bardzo cieszę, że dzisiaj jest taka chwila i cieszę się, że będziemy współpracować ze sobą przez najbliższe 3 lata. No bo tak, na taki okres podpisaliśmy kontrakt, o takim okresie rozmawialiśmy, bo projekt, który trener, mam nadzieję, z naszą pomocą będzie się wprowadzić do klubu, ale nie tylko do pierwszej drużyny. Dużo czasu rozmawialiśmy tam w młodzieży. Naprawdę przyniesie nam fajne efekty. Z mojej strony tyle, dziękuję trenerze, witam w Opolu. No, dzień dobry, dziękuję za takie wprowadzenie. Chciałem wszystkich serdecznie przywitać i przede wszystkim podziękować zarządowi za zaufanie, bo to jest też duża sprawa, że do takiego projektu, jaki został mi przedstawiony, została wybrana moja osoba, więc tak jak pan prezes wspomniał, jest to projekt, a kontrakt jest bezwarunkowy, 3-letni, nie ma tu warunków zajęcia jakiegokolwiek miejsca, choć finalnie wiemy, dokąd zmierzamy i co chcemy zrobić, tak? Ale jest to budowanie i to było przede wszystkim pierwszy powód, dlaczego tutaj jestem. Tak? Czyli zbudowanie pionu sportowego w całym klubie, oczywiście zwieńczeniem jest pierwszy zespół i jego bardzo dobra gra i spełnianie marzeń wszystkich kibiców Odry Opole i powrót do wielkiej tradycji tego klubu. Wspaniałych sukcesów pana trenera Piechniczka. I tutaj myślę, że to było głównym powodem, dlaczego tu jestem. Ja w żaden sposób nie mogę obiecać kibicom wyników, bo byłbym nierzetelny. Natomiast to, co mogę obiecać już dzisiaj, to będą widzieli zespół, który będzie nieustępliwy, ambitny, będzie walczył o każdy centymetr boiska i będzie pracowity. Każdy piłkarz, który będzie chciał w ten sposób funkcjonować na boisku, będzie piłkarzem Odry Opole, jeżeli tylko będzie chciał i my go będziemy chcieli. I to jest główny cel, czyli zbudowanie takiej marki, która będzie rozpoznawalna, ale i też oparta o szkolenie dzieci i młodzieży, o to, żeby dawać szansę chłopakom z regionu, jeżeli na to zasługują, bo chciałbym, żeby w tym pięknym mieście, w którym pierwszy raz jestem, bo wczoraj miałem okazję przez moment go zwiedzić, żeby też mówiono o tym, że jest tutaj dobry klub piłkarski i że warto tutaj przyjeżdżać nie tylko na festiwal, ale na mecze Odry. Dziękujemy. Jakieś pytania są, to jesteśmy do dyspozycji. Macie Grzybyczuk. Ja mam prośbę tylko, żebyście państwo podawali nazwę redakcji, mi będzie łatwiej później wam się gdzieś tam kontaktować, bo jestem do dyspozycji, ale żebym łatwiej się poznać. Macie Grzybyczuk, Katowicki Sport, mają tę, że... Co ze sztabem szkoleniowym? Jak ta kwestia będzie rozwiązana? Jakie tu zmiany mogą zajść? No, tak naprawdę nie mówiłem tego panom prezesom, ale kropka na D, dlaczego się zdecydowałem na Odry Opole, a nie była to jedyna propozycja, jakaś, która się w ostatnim momencie pojawiła, to było to, że stwarzają warunki do tego, żeby być i się rozwijać i dążyć do ekstraklasy. Może nie jutro, a dążyć do ekstraklasy. I to jest właśnie sposób funkcjonowania sztabu, budowania go nie tylko poprzez jakość tych moich współpracowników, ale i obszary, jakimi trzeba się zająć. Na dzień dzisiejszy cały sztab zostaje ten, który prowadził ostatni mecz, który Odra wygrała w Bielsku. I tak to będzie gdzieś tam skonstruowane i do tego dojdzie jeszcze jeden z trenerów, który będzie najbliższym moim współpracownikiem, czyli drugi trener oraz fizjolog, który będzie spinał to wszystko, nie tylko pierwszy zespół, ale i akademię i całą pracę, w związku z czym ten sztab będzie tak wyglądał. Jeżeli chodzi o personalia, to tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o drugiego trenera, to jeszcze to rozstrzygnie. Natomiast fizjologiem będzie pan profesor Marcin Andrzejewski, który współpracuje kilkanaście lat, więc jest to po prostu osoba, która jest od wielu, wielu lat ze mną. Natomiast bardzo chciałbym, żeby te osoby, które dzisiaj pracują w Odrze, żeby w tej Odrze zostały, będziemy z sobą rozmawiali. Będę chciał zobaczyć, jakie mają spojrzenie na piłkę,
czy w te standardy, które chcielibyśmy wprowadzić w Odrze, się wpisują i czy chcą to zrobić. Jeżeli będą chcieli to zrobić, będą pracowite, będą chciały się rozwijać, dlatego będą mieli umiejętności, ale myślę, że mają, to nie planuje wielkich zmian. To nie planuje wielkich zmian. Chciałbym, żeby to było też związane z regionem, a nie, że nagle przyjeżdża tu grupa ludzi i w Opolu Rumak przyprowadza swoich. To tak nie będzie wyglądało. Ja chciałbym, żeby to było polskie. A poza tym, no, słuchajcie Państwo, to nie jest przypadek, że zespół był po 18 kolejce na pierwszym miejscu. Bo można być na pierwszym miejscu po pierwszej kolejce, po piątej, ale jak ktoś jest po 18, to nie jest przypadek. Czyli ci ludzie znają się na robocie. Trzeba tylko zrobić diagnozę, co się wydarzyło później i co można dalej zrobić. I to jest wielka zasługa poprzedniego trenera, któremu chciałem podziękować, bo tak zbudowanie zespołu to na pewno wielkie umiejętności i pasje musiał temu poświęcić, ale i tych ludzi, którzy są, więc to jest tylko powrócenia do dobrego grania i robienie kolejnych kroków. Łukasz Baliński, Nowa Trybuna Polska. Od wczoraj wiemy, że Odra na pewno utrzyma się, jakkolwiek to brzmi, w pierwszej lidze, więc można myśleć o nowym sezonie. Myśli Pan już o nowym sezonie faktycznie pod względem piłkarskim, czy na razie jest ten sezon, więc na razie tylko ten sezon się liczy? Nie no, zdecydowanie wiadomo, że ja byłem na stadionie w Bielsku, nie jest to tajemnicą. Obserwowałem ten mecz i wiedziałem, że potrzeba jeszcze punktów i to bardzo ważny był mecz dla Odry w kontekście utrzymania w pierwszej lidze, ale i takiego mentalnego podniesienia tego zespołu, bo zespół nie wygrał w 2018 roku, był blisko, ale nie wygrał, to jest bardzo ważne i ta pierwsza połowa była słabsza, ale w drugiej połowie już bardzo ładne bramki i cieszę się, że zespół się utrzymał, bo teraz mamy 3 tygodnie, żeby się poznać, wprowadzić pewne zasady, porozmawiać z piłkarzami, przyjrzeć im na zajęciach, co chcą zrobić, jakie mają marzenia, czy są ambitni, czy tylko chcą być w pierwszej lidze. I ci, którzy będą mieli ku temu umiejętności, na pewno będą chcieli, żeby w tym zespole zostali, ale również wiemy, że ten zespół chciałbym, żeby doszli kolejni piłkarze, tak, żeby był budowany i taką pracę rozpoczynamy już od dzisiaj praktycznie, od momentu złożenia podpisu na kontrakcie. Zaczynamy pracować na nowy sezon. I od strony pierwszego zespołu, i od strony szkolenia dzieci i młodzieży. Wspomniał Pan też, że robił Pan pewnego rodzaju rozeznanie takie i też będzie stawiał na piłkarzy z regionu. A Pan ktoś konkretny w oko z zawodników z Opolszczyzny, nie wiem, z MKS-u, klub Wolf, z klubu z niższych lig? O personaliach nigdy nie rozmawiam, bo to jest za wcześnie, szczególnie na tym etapie. Natomiast każdy sygnał będziemy analizowali. Wiadomo, że materiału wideo, tak, taki, do których mógłbym mieć dostęp z zawodnikami drugiej ligi, trzeciej ligi, czy pierwszej ligi jest mniej niż w ekstraklasie, czy w najwyższej klasie rozgrywkowej, więc tutaj będę się posiłkował na pewno rozmową z moimi współpracownikami i z tymi kontaktami, które mam. Myślę, że każdy zawodnik, który będzie pozytywnie oceniony w ten sposób, dostanie swoją szansę, jeżeli tylko będzie chciał i będzie mógł przyjechać na kilka dni się z. No tak jeszcze o tym 3-letnim kontrakcie, jakby i do Pana Prezesa, i do Pana Trenera, to była, nie wiem, Wasza wspólna decyzja przy rozmowach to wyniknęło, czy klub od razu zakładał, że chce takiego, nazwijmy to, mocnego nazwiska właśnie na lata? Znaczy tak, myśmy podjęli decyzję, że chcemy, jeszcze nie wiedząc, że to będzie trener Rumak, że chcemy budować zespół, który za 3 lata będzie w stanie realnie powalczyć o czołówkę tej ligi, ewentualnie o awans do ekstraklasy. Oczywiście, tak jak tu trener wcześniej wspomniał, to nie jest tak, że za 3 lata, jak nie awansujemy, to ktoś komuś urwie głowę. Absolutnie. No my chcemy, żeby ten klub, tak jak było tu powiedziane, który utrzymał się wczoraj w lidze, w tej lidze okrzepł, zajmował co roku wyższą pozycję, tak żeby no, finalnie po tych 3 latach móc walczyć realnie tą ligę. A oprócz tego, tak jak wspomniałem, istotnym aspektem tej współpracy jest młodzież i ten projekt, który gdzieś wspólnie udało nam się ustalić, no głównie tu trener zaproponował, no nie da go się w ciągu roku czy nawet dwóch wprowadzić, to jest dłuższa praca, a z racji, że mówię, no wspomniałem już, jaka była nasza sytuacja 4 lata temu, a dzisiaj, skoro pojawiła się możliwość współpracy z trenerem, z takim CV, z takim doświadczeniem, tylko wspomnę jeszcze w aspekcie młodzieży, bo tak sobie dzisiaj rano przyleciałem jeszcze raz tą kadrę, którą Adam Nawałka powołał wstępnie na Mistrzostwa Świata. Jest tam 6 zawodników, które trener Rumak prowadzi do seniorów, więc no, coś to mówi, więc do tego no, szkółka Lecha Poznań, którą no, według wielu, według mnie jest uważana również za najlepszą w Polsce, no,
skoro mamy okazję taki know-how pozyskać, tak, z takiej wiedzy korzystać, no to wszyscy w tym klubie, wszyscy w tym mieście musimy z tego korzystać. Ja muszę powiedzieć, że też ja wiedziałem, że następny mój projekt, tak jak powiedziałem, przez 10 miesięcy gdzieś tam szkoliłem się, czekając na dobrą propozycję, jakieś tam zapytania były, ale żaden nie był tak rozwojowy jak ten w Opolu, bo były sytuacje zarządzania kryzysem i robienia rzeczy niemożliwych z czegoś, co praktycznie będzie przypadkowe, w związku z czym przekonał mnie ten projekt w ten sposób. I wiedziałem, że następny klub, jeżeli ktokolwiek będzie chciał ze mną rozmawiać, to musi być projekt i musi być dłuższy, bezwarunkowy. Także jakby jadąc na finalne spotkanie, ja miałem w głowie właśnie 3 lata, a pan prezes to po prostu deklarował. Więc tutaj jakby się gdzieś zbiegliśmy w ten sposób. Tak o tym szkoleniu młodzieży można jakieś konkrety powiedzieć? Nie wiem, SMS miałby powstać, tak strzelam teraz. Znaczy jest cel konkretny, jak trzeba audyt zrobić. Tak jak wiemy, o środowisko polskie wie, że tą grupę młodzieży, która wcześniej podlegała MKS-owi MOSiR, to Odry Opole wróciła parę miesięcy temu, więc na razie musimy to, że tak powiem, zebrać do kupy brzydko, tak abyśmy później mogli, że tak powiem, podejmować konkretne decyzje. No nie będę ukrywał, no ten zeszły tydzień był intensywny, jeśli chodzi o spotkanie z trenerami, więc do takich super szczegółów nie byliśmy jeszcze w stanie przejść, no ale tak jak powiedziałem, skoro jesteśmy w stanie wyciągnąć coś z najlepszej szkółki w Polsce, no to trzeba te wzory, dobre wzory kopiować. Tak się można uśmiechnąć, że na tych, przypuszczam, nawet 3 szczeblach rozgrywkowych najwyższych w Polsce, no może w długiej drodze ktoś by się znalazł, ale na pierwszych 2 nie ma w tej chwili trenera, który by pracował 3 lata. Rzeczywiście panowie macie przekonanie, że to się może udać przez te 36 miesięcy. Wie pan co, jak mówię panie Grzesie, był taki moment, że w niektórych klubach też myślono, że można dłużej pracować na świecie, a teraz że pracowali 20 lat. Ja nie chcę powiedzieć, że jakby tutaj pracował 20 lat, bo to zależy od wielu czynników. Natomiast mogę powiedzieć, że będę dzisiaj pracował tak, jakbym miał tu pracować przez 10 lat. A kiedy historia nam pokaże, kiedy będzie koniec tego, oby to był szczęśliwy koniec, że Odra bardzo wysoko, a Roman, żeby realizował swoje cele zawodowe, bo na pewno moje ambicje nie sięgają pierwszej ligi, ale ambicje Odry też nie są pierwszoligowe. Twardo stąpając po ziemi, w związku z czym postaramy się wspólnie swoje ambicje zrealizować. My już w zarządzie jakiś czas temu podjęliśmy taką decyzję, może trochę kontrowersyjną, jeśli chodzi o polską piłkę, bo tak jak tu wspomniałem, często odbywa się to na zarządzanie kryzysowego. Podjęliśmy decyzję, że chcemy budować i zacząć budowę drużyny, przygotowując się do Ekstraklasy właśnie od mocnego stawu szkoleniowego. Skoro pojawiła się możliwość współpracy z trenerem Rumakiem, no to nie będę ukrywał, był to jeden z wielu kandydatów, ale był to kandydat, którego najbardziej chcieliśmy, nie zdradzając oczywiście nazwisk i dziękując wszystkim, z którymi mieliśmy w ostatnim tygodniu do czynienia. No, trener Lumak nas przekonał swoim CV i wspólną wizją, bo tak jak my przygotowaliśmy swoje oczekiwania, trener przygotował swoją prezentację, to w zasadzie w 99% było ona zbieżna, więc no, myślę, że ta współpraca, mam nadzieję, oczywiście w sporcie nikt nie jest w stanie zadeklarować wyniku, ale mam nadzieję, że ona będzie z korzyścią zarówno dla nas i dla trenera. Pamiętam, że to jeszcze słowo przez te 10 miesięcy od ostania z niecieczą. To co pan robił? Bo pewnie nudy nie było. Nie, nudy nigdy nie ma. Wiele rzeczy. Generalnie jakby przede wszystkim rodzinnie się znowu zainteresowałem, czyli interesuję się zawsze, ale mógłbym bezpośrednio zaopiekować się. Ja mam trójkę synów, w związku z czym gdzieś tam poświęciłem im czas. To jest najbardziej wielka i cenna rzecz, jaką mogę 10 miesięcy zrobić, ale do tego oczywiście też się kształciłem i korzystałem z wszelkich momentów, żeby podnosić swoje kwalifikacje. Wiele kursów też gdzieś tam jako gość prowadziłem, zaproszeń miałem, to też zawsze najbardziej gruntuje się wiedzę wtedy, kiedy musisz kogoś nauczyć, bo musisz być perfekcyjnie tego przygotowany. Więc gdzieś tam się pojawiałem w Polsce, ale i za granicą przebywałem. Chociażby 2 tygodnie u Marco Giampaolo. Bardzo fajnie to wyglądało, jeżeli chodzi o organizację pracy pierwszego zespołu w tym momencie w Sampdorii. Ja już w wielu miejscach byłem, a Włochy to było takie, nie chcę powiedzieć, przypieczętowanie tego mojej edukacji, bo na pewno nie, ale to jest coś, co na pewno znowu otworzyło kilka fajnych kwestii warsztatowych, ale i potwierdziło wiele momentów naszej pracy, że wydaje się, że zmierzamy
podobnym kierunku jak świat. Mówię o pracy mojego sztabu, dlatego też mi zależało na tym, żeby ci ludzie najbardziej zaufani moi byli blisko, bo wtedy to nam pomoże zachować pewne standardy pracy, które mają podnieść poziom sportowy tego zespołu. Trzy kolejki do końca zostały. Na ile jakby w tej takiej codziennej pracy będziecie się gdzieś skupiać na rywalach, na analizie rywali, a na ile jakby tylko klapki na oczy i się będzie liczył ten przegląd kadru, żeby jakby tego czasu jak najmniej stracić w tych trzech tygodniach ostatnich do końca sezonu? Wieloaspektowo do tego podchodzę. Przede wszystkim najważniejsza rzecz w każdym klubie i właśnie do tego są kibice. Nie wolno dzisiaj zrobić czegoś takiego, że Odra będzie zrobić przegląd kadr i my możemy sobie poświęcić trzy mecze, bo ludzie przychodzą, ludzie trzymają kciuki, identyfikują się z Odrą, byli na meczu, grupa była na meczu w Bielsku, więc chcą oglądać Odrę, która wygrywa i zrobimy wszystko, żeby te trzy mecze rozstrzygnęły się na naszą korzyść. Wydaje mi się, że w jakiejś tam mierze już wiem, co potrzeba zespołowi, oczywiście sztab mi dużo jeszcze podpowie i nie będziemy w stanie tego poprawić w ciągu tygodnia w żaden sposób. Tak? Ale postaramy się w tych meczach zagrać pełną pulę, ale z drugiej strony też będzie to przegląd tych piłkarzy, którzy są teraz w Odrze. Ja chciałbym, żeby każdy dostał może nie szansę w meczu, bo to są zbyt górnolotne jakieś deklaracje. Jeżeli ktoś będzie wyraźnie odstało na treningu, to nie dostanie tej szansy, bo grają najlepsi. Ale jeżeli tylko będę mógł, to chciałbym, żeby ci piłkarze mieli szansę czy w treningu, czy w meczu pokazać, na co ich stać i będzie to jednocześnie przegląd kadr, przygotowanie kolejnego sezonu, ale na pewno bez odpuszczania tych trzech spotkań, bo zapraszam wszystkich, gramy w piątek, gramy z Ruchem, fajna godzina, bo już nie będzie gorąco, bo po 20 gramy, będą światła. Myślę, że Ruch Chorzów, pomimo tego, że gdzieś tam jest na samym dole, to jednak jest marka uznana w całej Polsce, z wielką tradycją, więc może być fajne granie, fajny mecz, więc zapraszam wszystkich, bo to będzie taki pierwszy krok Odry z nowym trenerem. I tak chcemy to do końca sezonu rozwiązać. To jeszcze na koniec. Ta Odra, panie trenerze, kojarzyła się tylko z panu osobiście, z sukcesami pod wodzą trenera Piechniczka, czy jest jeszcze? Bo sam pan powiedział, że pierwszy raz do pana de facto przyjechał. Odra Opole to pan trener Piechniczek i też piłkarze, tak? Żeby pan trener, piłkarz teraz trener wykonawczy. Tak, to naprawdę fajna historia i myślę, że Odra tutaj przede wszystkim gdzieś tam mi się kojarzyło. Oczywiście ja kojarzyłem również Odrę z momentu, kiedy ja zaczynałem swoją pracę trenerską, więc to od 2000 roku, czyli już tak kilkanaście, 18 lat wychodzi. I ja pamiętam rywalizację z Lechem Poznań. Gdzieś tam, może nie w kontekście tego spotkania, nie pamiętam, przynajmniej byłem, ale wiem, że rywalizowali między sobą i tutaj gdzieś ta nazwa, ale powiem szczerze, bo to bez kurtuazji później już tego nie śledziłem. Tak? Dopiero jak Odra pojawiła się w pierwszej lidze, to gdzieś tam to wróciła na, nie chcę powiedzieć na salony, ale do tej piłki profesjonalnej i tutaj było widać, że coś się dzieje, ale tak naprawdę te lata z panem Piechniczkiem to są te lata, które gdzieś tam chyba Odra największe, na pewno największe sukcesy i fajnie to wyglądało i do dzisiaj jest to trener o największych sukcesach z wszystkich trenerów, jakie mamy, z całym szacunkiem do nawet naszego selekcjonera. No, największe sukcesy żyjących trenerów, bo to pan Kazimierz Górski miał największe sukcesy. Czy jednym zadaniem będzie też wdrożenie metod szkoleniowych pierwszej drużyny do Akademii Odry, czy to jest taki cel postawiony przed trenerem, żeby cała ta wiedza szła w dół do juniorów, do najmłodszych naszyków? Tak, znaczy nie chodzi o standard, żeby prowadzić standard u 6 lat, tak, pierwszego zespołu, bo na tym to polega. Natomiast bezpośrednim nadzorem obejmiemy najstarsze zespoły juniorskie plus rezerwy. Czyli te trzy zespoły będą takim praktycznie zaprogramowanym szkoleniem przez nas, żeby ten przeskok, no tak powinno to być, przeskok z etapu juniora do seniora był praktycznie możliwy od razu. I tutaj będziemy bezpośrednio nadzorować, natomiast jeden z członków mojego sztabu będzie odpowiedzialny za analizę i pracę akademii. Tak będzie sztab podzielony, że jeden z asystentów, będzie dwóch asystentów, będzie odpowiadał za akademię. Nie jest to nic nowego, bo tak nie wiem, w poprzednich dwóch klubach pierwszych w Ekstraklasie również, czy Lech, czy później Zawisza, że jeden z asystentów był odpowiedzialny za akademię, że miał wpływ na wszystko. Oraz ja oczywiście też, edukacja trenerów, wyznaczanie kierunków, celów. Ale tak jak pan prezes wspomniał, zacznie się od, ja nie chcę rewolucji,
Tak? Ja chciałbym, żeby każdy z tych trenerów, którzy są, mogli się wykazać, powiedzieli, jakie są możliwości, co można zrobić, jak można im pomóc. Jestem od tego, żeby im pomóc i wprowadzić pewne standardy, które mają za nie jutro, nie za rok, nie za 3 lata, ale w przyszłości dać Odrze fajnie wychowanie. Wywiad z przeglądem zrobiłem już. Ze sportem, przepraszam, ale to jest to samo. Okej, to dziękuję w takim razie za przybycie. Jeszcze tam na koniec chciałbym podziękować gospodarzowi, tak? Bo dlaczego nie na stadionie, a w Da Silva się spotykamy, w Da Silva się spotykamy. Zawarliśmy porozumienie w współpracy między Ochroną Pola a siecią Da Silva, więc bardzo dziękujemy gospodarzom za przyjęcie nas tutaj i zapraszamy do korzystania z usług tejże sieci. Dziękujemy.